Dokładnie tam, za linią kolejową, powstaje przedłużenie ulicy Suwe. Na całej długości są już nowe krawężniki i widzimy zarys nowej ulicy z nowymi przystankami autobusowymi, drogą rowerową i chodnikami. Jak to teraz wszystko wygląda w październiku 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nad ulicy Cybernetyki, gdzie pod nią rozpoczyna się budowa ulicy Suwak. Rozpoczyna się, bo stąd ulica Suwak będzie ciągnąć do swojej pozostałej części przy pętli tramwajowej PKP Służewiec. Natomiast jak dokładnie to wygląda, właśnie teraz zobaczycie na tym przelocie cały odcinek właśnie pomiędzy ulicą Cybernetyki a ulicą Młynarską. W tym miejscu powstaje dookoła pętli tramwajowej właśnie, która się tutaj znajduje obok stacji kolejowej Warszawa-Służewiec i sama jezdnia w tym miejscu będzie mieć po jednym pasie w każdym z kierunków. Pomijając to, pojawi się też droga rowerowa na całej długości tejże ulicy, łącząc się z drogami rowerowymi, które znajdują się przy samej ulicy Cybernetyki. Nie będą te drogi rowerowe łączyć się z drogami rowerowymi na ulicy Suwak, bo takich po prostu tam nie ma. Natomiast może w przyszłości, znaczy coś tam czytałem, tego co kojarzę, że ma też się połączyć to te drogi rowerowe z tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o układ ulicy Młynarskiej, bo tam drogi rowerowe w części kończą się po stronie południowej, po prostu na chodniku, i to powinno być teraz połączone, jeżeli chodzi o tą część, którą będzie się po prostu też zajmować ZDM. Pomijając to, na samej ulicy pojawią się oczywiście również chodniki. Pomijając chodniki, w tym miejscu, gdzie aktualnie lecimy, pojawią się dwa przystanki autobusowe, po jednym w każdym z kierunków. No i dużo, dużo miejsc parkingowych, które będą się znajdować po całej stronie wschodniej ulicy, czyli patrząc na aktualnym ujęciu po lewej stronie. Pomijając to, oczywiście jakieś nowe małe drzewa, bo też tutaj dużych oczywiście elementów nie może być, no bo wiadomo, że się znajdujemy bardzo blisko lotniska Chopina. No i oczywiście pozostawiona została w tym miejscu również rezerwa, jeżeli chodzi o przyszłościowe prace przy budowie dodatkowych dwóch torów na całym odcinku stąd dalej do Piaseczna, jeżeli chodzi o linię kolejową, bo w teren kolejowy ta inwestycja nie wchodzi. To, że tutaj mało jest tego miejsca, to tak faktycznie to wygląda, ale de facto to nie nachodzi na teren kolejowy. To wszystko jest realizowane na terenach miejskich, dzięki czemu ta inwestycja w tym miejscu powstaje. Ma być zakończona na przełomie 2024 i 2025 roku, więc de facto na przestrzeni najbliższych miesięcy, i jest ona realizowana przez prywatne podmioty, które w okolicy budowały swoje budynki. Natomiast w przyszłości oczywiście, jak zakończą się wszystkie prace, ulica będzie należeć do miasta stołecznego Warszawy, jak i również oczywiście będzie własnością to właśnie miasta. Tymczasem jak wyglądamy aktualnie tutaj w pracy w tym miejscu, bo to chyba jest najciekawszy element. No możemy zobaczyć tutaj, że przy ulicy Cybernetyki powstają faktycznie połączenia, jeżeli chodzi o drogi rowerowe. Też sama jezdnia w tym miejscu jest aktualnie jeszcze tylko możliwa do zawracania pod wiaduktami. Jest przesuwana bliżej samego nasypu w tym miejscu, a właściwie bliżej samego przyczółku i samego wiaduktu, tak aby można było tutaj po prostu zmieścić drogę rowerową wraz z chodnikiem. Droga rowerowa jest standardowego rozmiaru i w większości miejsc tam, gdzie się działo, po prostu została rozdzielona od części pieszej, tak aby faktycznie piesi nie mieli nawet skłonności, żeby wchodzić na drogę rowerową, czego oczywiście powinni nie robić. W tym miejscu jest realizowane połączenie. Jak widzicie, krawężniki na całej długości ulicy, jak już powiedziałem we wstępie, się faktycznie znajdują. Mamy też chodnik, który poczęściowo jest już faktycznie z nawierzchnią, natomiast na dalszym odcinku, jak widzicie, już go tutaj nie ma. Nawierzchni asfaltowej jeszcze nigdzie nie ma, czy to chodzi o drogi rowerowe, czy też chodzi o główną jezdnię. No i miejsca parkingowe też się właśnie w tym miejscu pojawiają. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak dużo tych miejsc parkingowych tutaj będzie zlokalizowanych, bo jest ich naprawdę całkiem dużo obok tych konkretnych biurowców, ale to może dobrze faktycznie, żeby tutaj osoby, które muszą jeździć samochodami, miały swoje miejsca. Chociaż de facto większość tych biurowców, raczej z tego co kojarzę, są miejsca podziemne, no ale wiadomo, że jakieś miejsca na powierzchni, jeżeli są miejsca, no to oczywiście mogą być zrealizowane w ramach SPPN-u. Tymczasem w tym miejscu mamy pętlę PKP Służewiec, przy której de facto się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o tę budowę, jeżeli chodzi o sam zakres pętli.
Pomijając to, że wzdłuż torowiska tramwajowego pojawia się droga rowerowa, bo chodnik tutaj na tym odcinku ulicy Suwak się niezbytnio nie pojawia. Pojawia się droga rowerowa, która właśnie jest pomiędzy jezdnią ulicy Suwak, a samymi torami tramwajowymi. Tu właśnie dokładnie to w tym miejscu widać. Chodnik też jest, ale jak widzicie, on jest trochę po prostu przyciśnięty bardziej do samej jezdni. Natomiast droga rowerowa łączy się, ciągnie się wzdłuż torów tramwajowych. Na tym zakręcie widzimy krawężniki, widzimy też całkowity zarys, jeżeli chodzi o odprowadzanie wody, jak i również właśnie zakres, jeżeli chodzi o chodnik. No i mniej więcej całkowicie jest też również od strony północnej zarysowana sama jezdnia, gdzie się będzie kończyć. A w tym miejscu wszystko się będzie łączyć z parkiem linearnym wzdłuż ulicy Suwa. On tutaj powstaje i w teorii ma być już oddany do użytku, jest już w teorii oddany do użytku, jeżeli chodzi o ostatnie zapowiedzi, bo ten park linearny w tym miejscu miał być oddany do użytku w trzecim kwartale 2024 roku. Jak pewnie już wiecie, czwarty kwartał się zaczął. Więc de facto od końca września ten park powinien być oddany do użytku. Jeszcze nie jest oddany do użytku. Natomiast przy nim prace są aktualnie jeszcze realizowane. Najprawdopodobniej już chodzi o same odbiory. Bo patrząc z góry lotu drona, faktycznie ten park wygląda właściwie jakby już prawie całkowicie gotowy. Wszystkie alejki są na całej długości zrobione. On się ciągnie na dosyć długim odcinku, jak teraz tutaj widzicie. Właśnie bezpośrednio ulicy Młynarskiej, od ulicy tej nowej, która jest budowana, czyli ulicy Suwak, dalej przez całą długość ulicy Suwak, prosto do ulicy Woronicza, gdzie oczywiście jest połączenie, ale tamten sam park się już nie ciągnie. Tutaj w międzyczasie możecie zobaczyć też, ciekawostka jest to, że jak widzicie tutaj właśnie po prawej stronie się ten park ciągnie do samej ulicy Suwak. To są miejsca, gdzie w przeszłości były tory kolejowe, bocznice po prostu odchodziły od tej linii kolejowej w tym miejscu, bo wiadomo, że cały Mordor to kiedyś była jedna część towarowa, jeżeli chodzi o pociągi. Aktualnie to oczywiście jest przestrzeń biurowa i już po części mieszkaniowa. Natomiast faktycznie miejsca, gdzie kiedyś były bocznice kolejowe, to dosyć całkiem ładnie widoczne. Podobnie jest na Bemowie, gdzie chociażby jak tam Tesco się znajduje, teraz już Kaufland, tam również widać dokładnie zarys starej bocznicy kolejowej. Tu jak widzicie jest połączenie z parkiem, trochę mniej drzew w tym miejscu jest, ale faktycznie połączenie z parkiem w tym miejscu się znajduje. Chyba że park jest oddany do użytku, ale z tego co widziałem jeszcze jakieś ogrodzenia się znajdują w samym parku. Dajcie mi znać w komentarzach. Wydaje mi się, że park faktycznie jeszcze jest nieoddany do użytku na całej długości, natomiast co faktycznie w nim się znajduje, żeby nie było, że nie powiedziałem w końcu. No to pomijając to, że miało być oddane do użytku w trzecim kwartale tego roku, to zostało posadzonych w nim 50 drzew, więc jest ich faktycznie całkiem dużo. Oczywiście jest dosyć dużo ogrodów deszczowych, jak i również łąk kwietnych. Ich powierzchnia łączna to jest 4000 metrów kwadratowych. Oczywiście również jest położony tutaj trawnik. No i na całej długości pojawiły się też elementy małej architektury, jak chociażby ławki, hamaki, leżaki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Pojawiły się tutaj już latarnie, no i na całej długości właśnie tak to mniej więcej wygląda, więc całkiem ciekawie to w tym miejscu się prezentuje, jeżeli chodzi o zakres całej tej inwestycji. Inwestycja jest realizowana, jeżeli chodzi o stronę inwestora, przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. A jak wygląda i prezentuje się, możecie oglądać na tych właśnie aktualnych ujęciach w tym miejscu. Widzimy jeszcze parę kontenerów, jeżeli chodzi o plac budowy, więc można stwierdzić, że budowa jeszcze w tym miejscu się nie zakończyła, tym bardziej, że po prostu połączenie z ulicą Suwak na samym końcu, gdzie mamy plac budowy, który jest tematem dzisiejszego odcinka, po prostu dosłownie widać, że tutaj po prostu jeszcze przejścia nie ma. Niemniej, nowy park w tym miejscu, części biurowej, obok toru całkiem ładnie został zrealizowany i oczywiście tak samo jak poprzednie inwestycje został tak zrobiony, żeby po prostu w przyszłości, jeżeli chodzi o rozbudowę części kolejowej, nie wchodził w to i nie ingerował. Tymczasem wlatujemy sobie pod wiadukt ulicy Młynarskiej. I tutaj już nie w parku, a na nowej jezdni widzimy, że droga rowerowa w tym miejscu po lewej stronie odbiega od samej części drogowej i tutaj mamy zatoczkę dla autobusu, tutaj po prostu będą się sobie w tym miejscu zatrzymywać się, przystanek autobusowy po lewej stronie i kawałek dalej za słupami, za właściwie podporami po prostu od wiaduktu, które w tym miejscu się znajdują, znajduje się druga zatoczka dla autobusów, aby po prostu mogły w tym miejscu się zatrzymać. Oczywiście do samych zatoczek będą doprowadzone chodniki wraz z przejściami dla pieszych, a na samych przystankach, widzicie, są specjalne krawężniki przystankowe, dzięki czemu autobusy mogą podjeżdżać bardzo blisko pod całą krawędź peronową. Zastanawiałem się też przez jakiś czas, jakie autobusy de facto tutaj w tym miejscu mogą dojeżdżać do tej trasy nowej w tym miejscu autobusowej, bo skoro przystanki autobusowe są budowane w ramach zespołu PKP Służewiec i będą naprawdę całkiem wygodne, jeżeli chodzi o dojścia, pomijając oczywiście same dojścia, jeżeli chodzi z przystanku w kierunku południowym, bo tam trzeba będzie trochę więcej nachodzić do przejść górą, bo wiadomo, że na przystanek
przystanek kolejowy cały czas się będzie tylko łącznie wchodzić przez wiadukty. Przejście wzdłuż toru będzie ogrodzone płotem, więc tam faktycznie przejścia nie będzie, więc nie będzie tych klasycznych zdjęć. Przejście górą według mnie jest całkiem wygodne, w sensie jak windy działają, w sensie, nie, czekaj, te podnośniki, bo to nie są windy, długo się nie miejecie. Natomiast gdyby były szyny na tych schodach, to całkowicie ta przestrzeń byłaby idealnie już zalizywana. Przechodzi się górą, łatwe są te schody po jednej, po drugiej, dobrze to się łączy i z pętlą tramwajową, i z przystankami autobusowymi na górze, i z całą częścią kolejową. Więc jeżeli chodzi o ten węzeł komunikacyjny, bym przyznał, że jest faktycznie to całkiem dobrze zrealizowane. Natomiast jakie tutaj linie mogą pojechać? Sądzę, że wydłużenie i połączenie linii 402 z 308 byłoby całkiem niezłym rozwiązaniem. 308 kończy się na ulicy Suwak i de facto można było ją po prostu połączyć dalej z ulicą, z linią autobusową 402, która kończy się na Wynalazku. I w ten sposób po prostu te dwa autobusy złączyć w jedną całość. Ewentualnie jakieś wydłużenie linii 228, ale kto wie, zobaczymy. Zobaczymy, co faktycznie tutaj ostatecznie wyjdzie. Wiemy, że linia 136 może wrócić po prostu na ten odcinek, bo aktualnie jedzie na okrągło niż wcześniej. Wcześniej jeździła ulicą Postępu, ale tam były korki i po prostu ją wyrzucono na ulicę Wołowską. Ale o co ostatecznie wyjdzie, jeżeli chodzi o tą komunikację miejską i jak faktycznie autobusy będą jeździć, zobaczymy, co zatem wybierze. Ważne jest to, że żeby wjechać w tą ulicę nową przedłużeniem, trzeba wjechać z ulicy Suwak i dalej z Suwaku jest wjazd w ulicę Cybernetyki, tylko łącznie w stronę wschodnią. Nie mam możliwości przejazdu nad linią kolejową. I to jest ważny element, o którym trzeba pamiętać, no ale zobaczymy, co ostatecznie faktycznie z tego wszystkiego wyjdzie. Tymczasem tutaj jesteśmy już nad ostatnim odcinkiem, gdzie widzicie, mamy właśnie nową nawierzchnię, jeżeli chodzi już o chodnik. Droga rowerowa się ciągnie bezpośrednio obok i tutaj pod samymi wiaduktami widzimy zakręt, który się znajduje właśnie do zawracania w tym miejscu i jest już faktycznie w tym miejscu wytyczone krawężniki, jeżeli chodzi o rozjazd w jedną i w drugą stronę dla samochodów, no i w przyszłości oczywiście również autobusów. Tutaj ten parking, który się znajduje na dole, on cały czas będzie na dziko, tak jak był teraz w tym miejscu. No i tutaj jak widzicie, po mniej większym łuku jest wyciągnięta droga rowerowa na spokojnie. Rowerzyści i użytkownicy dróg rowerowych mogli na spokojnie w tym miejscu wyjechać. Więc tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja, która nie jest realizowana przez Warszawę, ale w przyszłości oczywiście będzie i jest realizowana na terenach Warszawy, ale po prostu przez podmioty, które w okolicy budują, żeby, no wiecie, jeżeli mają mieć drogę dojazdową do siebie, no to najlepiej, żeby po prostu tą ulicę zbudowali z własnych funduszy. A Warszawa de facto tylko właśnie na tym zyskuje. Tymczasem, jeżeli taki materiał z przebudowy, a właściwie budowy ulicy Suwak wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i z parku linearnego na ulicy Suwak. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się już niedługo, bo za 2 miesiące, tak samo jak zawsze. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Te filmy są trudne do nagrywania, jeżeli chodzi o tą inwestycję, bo to jest bardzo blisko lotniska Chopina. Żeby nagrać ten konkretny film, czekałem ponad godzinę na uzyskanie zgody od wieży kontroli lotów z lotniska Chopina, więc trochę się tutaj nasiedziałem. Ale ostatecznie udało się nagrać i jestem z tego zadowolony. Tymczasem, jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich filmów, zostańcie patronami Awiznosza. Do zobaczenia niedługo. Cześć!